Witam Was w kolejnym odcinku z TFT i dzisiaj pokażę Wam build tak nietypowy, że nie wymyślilibyście go nawet gdybyście spędzili 24 godziny na Kiblu myśląc, czym jeszcze możecie wygrać w TFT, a mianowicie jest to Star Guardian Jinx. Tak, dobrze słyszeliście Star Guardian Jinx i pewnie się zastanawiacie, ale jak to Star Guardian Jinx? Przecież Stargardiany jakby tak z natury dają manę, a Jinx tej many nie ma, więc o co tutaj chodzi? Już pędzę wam z wyjaśnieniem: Star Guardian Jinx po prostu działa przez to, że TFT wprowadziło taką postać jak Jana. Przedstawiam wam tutaj tego builda, jak on w teorii powinien sobie wyglądać na papierze rozrysowany na początek mamy właśnie tam Jinx. Do niej dokładamy sobie Malfighta, czyli gramy te standardowe RBL z blasterami. Mamy sobie Azreala, Blitzcranka, na froncie mamy sobie jeszcze Aurelion Sola. Mówię tutaj o kompletnej kompozycji na ostatnich levelach. E, wiadomo, że za Aureliona na początku dajecie sobie Zigsa. Do tego dokładacie właśnie Janna e, oraz Wai i Gnara. To jest wasza kompletna kompozycja. E, możecie sobie dołożyć jeszcze jakieś tam mystików, jak ktoś Wam przeszkadza. E, cokolwiek dołożycie na 9 levelu, i tak wzmocni Waszą kompozycję. I idealne itemki na Jinx. Jak one wyglądają? No właśnie, Star Guardian. Star Guardiana robicie ze swoje Jinx, dodajecie je. Ja preferuję dwa, dwa razy Giant Slayer'a, no ale wiadomo, co macie pod ręką. E, dajecie Giant Slayer'a, jakiś temek defensywny, cokolwiek by wam się tam nie trafiło, będzie dobrze działało. E, I dlaczego ten build działa? No bo Jana zamienia wszystkie basic ataki waszych Star, Gar Star Guardianów w obrażenia nieuchronne, czyli tak zwany true damage, e, czyli Jinx ze swoich zwykłych ataków, po tym jak kogoś zabije, czyli zwiększony atak speed, e, jeszcze z rakiet, też bije o, obrażenia nieuchronne, bo jest to jako zwykły basic attack oraz z od blastera, wszystko będzie biło obrażenia nieuchronne. I pewnie myślicie sobie, że to jest jakiś troll build, że sobie to wymyśliłem totalnie od czapy i to nie ma prawa działać, albo zadziała na jakichś goldach. E i już biegnę też wam zobrazować, jak to tak naprawdę działa. A więc ten build zacząłem składać po prostu jako e, Jinx. Jest to dobry build pod tą Jinx. Przedstawiałem Wam go w top 7 kompozycji, jakie możecie grać w tym patchu. Chciałem sobie zagrać normalny build pod Jinx. No ale jako, że byłem na ostatnim piku. Jedyne co zostało mi na karuzeli to Spatula, a na ZXie już miałem wolną łezkę. No to mówię czemu nie? Spróbujemy zagrać sobie tego Star e, I wiadomo, jak tutaj widzicie, nie miałem jeszcze tej Jinx w kompozycji, tak więc nie był to jakiś super oczywisty build, który chciałem zabra zagrać, ale było to coś, co naprawdę chciałem już e, spróbować od kilku dni e, i chcę Wam pokazać dokładnie, jak ten build działał, gdy już mieliśmy wszystko złożone. Na ósmym poziomie zacząłem sobie troszeczkę rolować na raptorkach, e, żeby złożyć tą Jinx na drugi poziom wraz z Nikos Help, bo ktoś mi ta Jinx e, już tam kradł, czyli ciężko by tą Jinx było złożyć oraz chciałem tą Janę e, całkiem szybko e, znaleźć. Ważne jest to, żeby w tym buildzie mieć jak najszybciej ósmy level i nie stracić za dużo HP, bo wtedy zaczną się problemy. Będziecie próbowali szukać Janny na siłę, e, a po prostu może ona Wam nie polecieć. Więc lepiej jest grać ten build, gdy jesteście z przodu e, i, i tak, tak go sobie na spokojnie grać. I ja zacząłem rolować właśnie, żeby tam Jinx e, znaleźć, i na ósmym poziomie udało mi się tam Jinx znaleźć. Od razu używam Nikos Help. Nie chcę tej pomocy za długo dusić i nawet bez tej Jany. Ten build bardzo fajnie działa. Ostatnio dosyć często go gram. Udawało mi się nim instrykować, ale na ósmym poziomie postanowiłem porolować jeszcze troszkę więcej, żeby tą Jane dostać. Akurat udało mi się znaleźć po prostu w zwykłym, w zwykłym sklepie. I zobaczymy, pokażę Wam, jak to powinno wszystko działać. Popełniłem tutaj kolosalne błędy, jeżeli chodzi o tą grę. Bo za długo trzymałem jasyło, potem niepotrzebnie sprzedałem Malfighta, e, Jeszcze nie byłem aż tak ograny tym buildem. Teraz go gram o wiele lepiej. Ale mimo tych wszystkich popełnionych błędów, ten build i tak niesamowicie się e, sprawdzał. Przechodząc tutaj do rozgrywki, no Jinx cały czas bije true damage'em, Nieważne czy to jest Vanguard, czy to jest Tank, bo mamy też Giant Slayera. E, ten Giant Slayer też bije więcej, bo on bije 20% e, nieuchronnych dodatkowo od tego damage'u, który zadacie, czyli bije on jeszcze więcej niż powinien i zadaje nasza Jinx 9000 tysięcy obrażeń, z czego 80% to są obrażenia nieuchronne. Tam widzieliśmy, zeskautowaliśmy gościa, który gra wangardów. No te wangardy nie są dla nas jakimkolwiek zagrożeniem. No niby dają one 300 armora, ale co z tego, jak nasza Jinx mieli sobie ich na spokojnie. Blitzcrank z Zephyrem bardzo fajnie zawsze wyciągnie jakąś słabą postać. Nasza Jinx wtedy może się rozpędzić, no i z rakietkami przemieli już waszych przeciwników do zera, zadając, pra zadając prawdopodobnie jakoś 10 tysięcy obrażeń na każdą rundę. Tak więc widzicie, ten build po prostu działa. Jest to ciekawy build, nie jest to troll build, to jest build, który sobie możecie gdzieś tam złożyć, jeśli macie darmową spatulę, gdzieś wcześniej na kragach i nie wiecie, co z nią zrobić, to jest to po prostu alternatywa, którą możecie wykorzystać. I tak jak mówiłem wcześniej, jest to build, którym wygracie nie tylko w goldzie, bo ta gierka była rozgrywana na znacznie większym poziomie i nawet udało się pokonać Vayne na trzecim poziomie, a wiemy, jak mocny jest teraz build cyber cybernatików. Jest to po prostu najlepszy build, jaki mamy dostępny mecie i pokażę wam tą ostatnią walkę i już tutaj skończymy filmik na trzech, e, cyber, na sześciu cybernatików i Wayne na trzecim poziomie nasz Blitz przyciąga jakąś słabą Lulu, wtedy nasza Jinx może się na spokojnie odpalić i przez to, że mamy tak duży frontline wraz z brawlerami mimo, że tych brawlerów powinno być czterech no, to nasza Jinx mieli sobie wszystko na spokojnie. Dodajemy jeszcze Aureliona. Potem za tego jasuło 7000 obrażeń od naszej Jinx. Wszystko nieuchronne praktycznie. Aurelion też zadaje jakieś tam obrażenia. I wygrywamy taką giereczkę pod Star Guardian Jinx w masterze, czyli w aktualnie najwyższej randze, jaką możemy mieć. Zachęcam, wam, żebyś, zachęcam Was, żebyście spróbowali sobie ten build e, na normalu, najlepiej gdy dostaniecie taką spatulę e, popróbujcie sobie, poeksperymentujcie sobie, bo czasami się to po prostu e, opłaca. Napiszcie mi w komentarzu, czy powinienem zrobić więcej takich ciekawych buildów, takich właśnie filmików, które mogą się gdzieś tam raz na jakiś czas sprawdzić. E, zachęcam Was do subskrybowania, rozlajkowania, jeżeli Wam się ten filmik podobał. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.